Witajcie z tej strony Laska Gaming i Argat! A to jest kolejny epizod z Wiedźmina 4. Nagrywamy to wszystko 4, tak, wiesz, Wiedźmina 40, bo to jest czwarty odcinek. Nagrywamy to wszystko pod rząd, żeby emocje były na świeżo. Poza tym weekendy mamy czas, żeby to nagrywać. Tak więc... Dobra, idziemy do tego naszego Mysłowa. Porozmawiać z nim na temat grypa. Panie Mysławie. Kurwa, chcę z nim porozmawiać. Ty jesteś Mysław? On mi to tego przypomina. Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a one od wilków groźniejsze. Idą to sobie z tyłu. Jest. Ja idę do lasu za grubszą wieżą. Gdzie znalazłeś Nilfgaardczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Weźcie Wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Jak on mógł o tym słyszeć, jak on był w lesie? Przez cały czas. Wskażę wam drogę, a jakże? Nie już przez cały czas. Przed chwilą wyszedł, przecież mówili. Gdzie ty idziesz? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Zamknij się, bo nie chcę tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Czemu nie? Mogę ci zabić Gryfie parę wilków, a ty mi powiedz, gdzie są Nilfgaardczyki. Nie, ale psy mam. Dobrze. Więc stawiajcie stopy ostrożnie. Spoko, ziomek, ja sobie dam radę, ej. Odkąd zaczęła się wojna? Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. Idzie! No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy. I strasznie cięte na ludzi. No nie dziwię się. No bo są wkurzone. No właśnie. Za późno, znów obyś dopadły. Jezus, dopadły kogoś, chodźmy tam. Szybko! Szybko! Chodźcie! Nie, chodź, bliżej, chodź. Zlokuj sobie. No właśnie, to też zrobiłam, bo coś innego teraz chcę. Na ciebie i jeb się na ryj. Masz prosty poziom, to jest nie mam prostego. Masz ten taki... Średni? Ja grałem na tym wyzwaniu. Nie te dwa najcięższe, tylko ten środkowy. Ja nie wiem, jakie tam są. To jest 5 ich, czy tam jest ich ile? 5 chyba. No to ja na tym drugim od góry. Nie, na pewno nie. No tak! Jakbyś grała na drugim od góry. Aha, od góry, że nie najprostszy, tylko ten drugi. Prawie najprostszy. Tak. A teraz na trzecim. No nie, bo to zobacz, że on tak trochę, wiesz, nie chodzi zbyt płynnie. Ja nie dałabym rady z innymi potem już grać. Dobra, co tam myślałeś? Chodzi płynnie, o co ci chodzi? No nie, nie aż tak. Trochę spóźnia myszka, wiesz, o to chodzi. Służyliśmy razem u dziedzice, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Zanim byłem gejem. Zanim co? Jestem ciekawa. Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcą. Wybaczcie, co? Nie chcę o tym. Odmieńcem jest. Czyli? Też jestem odmieńcem. Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Tak. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które... Syn dziedzica Florian i ja kochaliśmy się. A. Patrz, trafiłam. Internet u nas w stajni. Mnie wygnano, a Florian się powiesił. Musieli to dziedzic wstawić. Zaczął potem pić, majątek po dupach. Już mogliśmy tego wcale nie klikać. Cała historia. Dobra, chodźmy już. To jak? Pokażesz mi, jak znalazłeś tych Nilfgaardczyków. Jego uczucia. Jebać twoje uczucia, gnoju. Dobra, jesteś w tym gry. Niewiele, to nie. Patrz, mamy drugi poziom! Percival, tle, Asia i Stina. Ja wiem, jak cicho pałki. Także nawet gryf nie z oczy. Patrz, nielonek! Tak jak na mojej ręce. Tak, bo dała tatuaże. Tylko 6. Jak się je podzieli. Jak się je podzieli, no. A jak się ich nie podzieli, to 3. Nie dodawaj se. Ale one są osobno, a nawet jakbym miała liczyć, to jeszcze osobno te paluchy. Czerwono od krwi. Zaiste powiadam.
Jeden leżał tam, pod pinkiem, z głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Ziemi? Obrzydliwe, do ziemi. Dobra, poradzę sobie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Dobre piwko zimne. Oby to szybkie. Nalewam sobie poza kamerą, gdzie se marki nie było widać. Może mi tak by... Piwo, marki, piwo, dobra. Już mi tak... Zbadaj miejsce śmierci nilfgaardzkich żołnierzy przy pomocy wiedźmińskich zmysłów. Dobra, co my tu mamy? Mamy trochę... Słyszę wilki, ale no. Nie widzę ich na mapie, więc są chwili daleko. Nilfgaardzcy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Już tak bym, że reklamuję Lecha, bo chodzę w koszulce z Lecha po domu. No ja promuję DWO. Ziemia aż ciemna od zakrzepłej kryi. No. Było jakieś ogniwo jeszcze, czy na czerwono. Biwa? Odwróć się do tego. Denerwuje mnie strasznie źle, że on musi się odwrócić do jakiejś rzeczy, żeby on to w ogóle mógł zauważyć, żeby była z tym jakaś interakcja. No to się chyba dobrze. No nie do końca. Bardziej realistycznie. Ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni. Pewnie Nilfgaardczycy. Patrz, tam są. Ale daleko. No nie widać ich nawet na mapie. Coś się skurwiło na dół. Jest to coś ciekawego? Nie ma chyba nic. To już tyle? Nie, musimy iść za tymi krokami, widzisz? Tu mi się jakieś pojawiły. O, jakiś ten mielonek. Co ty robisz? Fajne, że jest tą misję tylko przynieść, podnieść, pozamiataj, tylko że są jakieś bardziej rozbudowane. Znaczy, że musisz gdzieś śledzić, coś robić, odkrywać taki nie trochę... Do góry? Jakiś bardziej taki... No, wejdź do góry! Pani bardziej taki to. Tryb detektywistyczny jest. No, mi się to bardzo podoba, że jest to właśnie taki... O! Jakiś pasta. To ja! Panie Wiedźmo! Wiedźmak. Czemu są upieprzone te skałki tak? Chujowo, nie? A, to są chyba zaznaczone... Jeps! Co się stanęło? W ogóle mamy punkt umiejętności do rozdania. To może zrozdamy go. Ale to zaraz. Bo chyba są zaznaczone skałki, po których się możesz wspiąć. Ja chcę się wspiąć tam właśnie. Noż, ja pierdę! Ale patrz, życia nie straciłam. Podążyłeś za śladami nilfgaardzkich żołnierzy, posługując się więdzinę. No to wiemy, no ale to czekaj, to gdzie one poszły? One poszły do góry, no! Czekaj, sprawdzę jedną rzecz. Co sprawdzę? Miałem pod obawy, że nie raczej tego. To, co z niego zostało. Ło, kurwa! Jest. Patrz, gniazdo gryfa. Zbadaj. Parę tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf to przyniósł. No zaraz się dowiesz, jak nie będziesz gadał. Kości, krowie, psie, ludzkie, resztki z kilku miesięcy. To dlatego opuścił pewnie gniazdo gryf, bo jest tu inny zdechły. Samica, larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf... Jaki CSI Wiedźmin. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach idzie obijanie śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. A, dlatego ucztowali, bo zabili gryfa. Tak, ale facet się będzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Jeszcze podgatunek. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. Te tekstury tego gryfa. No piękne. Rozmazane gówno. Tłumaczy, czemu ale on poznał. Go spotkałem był tak agresywny. Wkurzył się, że mu łapę zabili. Dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. No, nie dziwię wcale. Więc to doświadczenia. Dobra, teraz weźmy, rozdajmy te punkty. W postaci może. Tutaj działa to tak, że mamy tak, szermierkę, mamy znaki, mamy alchemię, mamy zdolności, mamy mutageny, z czego każdy tam jakiś ten inny możemy sobie rozłożyć które musimy później wsadzać sobie żeby one w ogóle były aktywne. Tu możemy wsadzać mutageny, które
których na razie nie mamy, więc na razie jest tam bój. A my sobie chyba rozwiniemy, myślę, że szybki atak albo coś z ataku. Czemu z ataku? No bo to najlepiej chyba teraz to cisnąć, szczególnie, że zaraz będziemy walczyć z gryfem. To czekaj, pamięć mięśniowa. Obrażenie do od szybkich ataków zwiększone na 5% przyrost adrenaliny. Obrażenia od silnych ataków zwiększone przez adrenalinę. Dobra, to jest słab sobie atak, odbijanie strzału. To na razie nam się nie przyda, no, i tak. Tutaj jest refleks spowolnienie czasu. To nie, ale ja myślę, że to pierwsze chyba. Od szybki atak. No chyba tak. Albo silny atak. Może lepszy silny atak, co? To daj do silnego ataku, żeby silny był. Dobra. Jeszcze silniejszy. I teraz tak, jest na E, potem żeby potwierdzić jest tu, a potem inny, go sobie wrzucamy. A pokaż inne te, aha, czy to są aktywne? Tak, aktywne, potem kiedy zwiększamy sobie swój poziom, pojawiają nam się tutaj te zablokowane kieszonki. A co to jest ta kieszonka w kształcie rombu? No to już mówiłam, to są mutageny. Dobra. A pokaż następne te. Tak, medytacja działa tak, że sobie możemy tutaj przestawiać, do której godziny będziemy sobie spać przy medytacji. Medytować, a nie spać. Spać, medytować. Możemy sobie wtedy nasze życie regenerować i nasze mikstury, co jest bardzo ważne. Bo one się też same regenerują przy tym, jak jeżeli mamy alkohol ze sobą. Potem mamy bestiariusz, czyli rzeczy, które... Potworki, które żeśmy sobie zabili, to jest bardzo fajnie które opisane. Przeczytaj sobie. Przeczytaj na głos w ogóle może. Jak ta, a pół atak, pół orzeł, to był pół kocur całkiem u ślachcica w herbie. Tylko, że na pazurach niósł nie berło, a krowie truchło. Bardzo fajnie są te opisy, szczególnie, że jest też napisane, na co są wrażliwe te potwory. No i to nam się przyda, bo akurat zaraz będziemy też walczyć z gryfem. Bo mamy na niego zlecenie i ten ból cały. No i to wszystko mamy fajnie opisane. Samo uczek, no to wiadomo. Postacie, no to tam chyba też wiadomo jako tako. Rzemiosło to będziemy zaraz tłumaczyć, jak będziemy mieli jakieś schematy, żeby można było coś z tego zrobić. Mieli? Nie, i alchemia tak samo będziemy później. Już miałeś schematy? Nie, nawet nie. I tak samo z alchemią, to wiadomo, że się zbiera jakieś tam jakby przepisy na te eliksiry, zbiera się ich rzeczy i można dopiero wtedy je zrobić. Ekwipunek, no to wiadomo, to sobie możemy wszystko tutaj pozmieniać. Tu jest takie coś, że jeżeli wciśniemy shift, pojawi nam się do porównania nasz sprzęt, który aktualnie używamy. No chyba już standard. No i mapa świata, no nie? Mapa świata się dzieli tutaj na tą taką biały sad, czyli to wszystko, co mamy teraz do odkrycia. Podejrzewam, że wszystkie znaki zapytania chciałabym odkryć. Nie. Szczególnie, że tutaj są miejsca mocy, w których możemy sobie dostać całkiem za darmo. A to nie jest cała mapa, nie? To jest mapa całego białego sadu. I w niektórych miejscach są miejsca mocy, w których możemy dostać darmowego punkta doświadczenia. Tam jakieś, w tych wszystkich jest jakiś skarb może być ukryty. Mogą być różne tam pierdoły wykrzykniki, to są już jakieś zadania. Jeżeli chodzi o zadania, to możemy sobie je zaznaczać takim czymś. Wtedy mapa nas będzie do tego stricte tam... Zgubiłam słowo. Prowadziła właśnie. No to tyle chyba z tych wszystkich tutaj rzeczy. Dobra. No a tu właśnie. Napierdalamy. Czekaj. A tu jest generalnie całe, gdzie będziemy podążać. Słyszałam, że im bardziej na słodzach, na północ są trudniejsze potwory, im bardziej na południe są te potwory łatwiejsze. Tak słyszałam. No spoko. Dobra. Czyli możemy się zabijać do domu. Całkiem rozbudowane. Bardziej niż druga część na pewno. Nie, spadaj! Bardziej niż druga część na pewno rozbudowane. Co to, osy? Osy. No, chyba mnie kąsają. Tak. No całkiem fajnie. No tutaj też gdzieś są te wilki. Chciałabym je w sumie zaczepić, nie przeczę. To użyj ze zmysłu. Zielarka, oszakłak. Nie, nic nie widać na razie. Chcę się z tym wykraskać, żeby dopiero konia zawołać, bo się tutaj zabije biedaczek. No, to z tym koniem to jeszcze są problemy straszne. Aaaa! Się podjąć. O! Jest, idzie na konia. Za mną są. No,
Nie, ona ten, szło na tego. Wargi. O kurwa, moje życie! Jezus Maria! Co będę uciekać? Dostajesz hita i fikasz, znikasz. Nie fikasz, nie znikasz. Ładnie. Jezus Maria, co to w ogóle było? Warg. Ja myślałam, że to są tylko wilki, kuźba. Łatwo tu można w pieprz dostać. Tu masz glosariusz. Bestiariusz, gdzie to jest? Pies warg. I wilk? Gdzie tyś tu warga jakiegoś widział? Tam był jeden. Albo to były wilki. To były wilki. Bo że mnie tak trochę siekły. Wrażliwe na co to jest? Co to jest? Olej? Olej przeciwko zwierzętom. To się mieczy. Nie szmaruje. To są wilki? Wątroba. Wszystko to są wilki. Wstrzymuję tą wargę, gdzie? Zobacz, jeszcze jednego trupa. Ale tu wszystkie już są obejrzane. I one ci się zaznaczają na mapie jako czerwone X zaznaczone. Takie. Ja bym sobie generalnie chyba trochę pomedytowała, bo nigdy nie wiadomo, co mnie teraz spotka, a wystarczy tylko godzina, żeby nam to życie się jednak zregenerowało, więc to jest jednak, tylko że nie w każdym momencie wiadomo. W trupie sobie pomedytuję. Ale mi się wydało, że tam jeden bark był. To ci się źle wydawało, najgorsze. Słyszałam, że można polować na tą zwierzynę tutaj, która biega i sobie korzystać z niej jako jedzonko. Gdzie on jest? Pobiegł. Na końcu, na horyzoncie to masz. Znaczy na końcu ma, więc są dwa. Fajnie się słucha tego, co już wiem, o czym napiszę kolejny artykuł do DirtTunes. O tym soundtracku. Fajnie się słucha tego soundtracku, bo te utwory, które są zrobione przez Percivala, się je poznaje bardzo łatwo. Ale tu jest wszystko Percivala, tylko nie, że... Tak, nie wszystko. Wszystko jest. Wszystko jest ich, ale jest jeszcze z kimś. Tak, tak, ale to większość, która jest właśnie w momencie, kiedy gra się tak bardziej... No. A ty na przykład te tło to na pewno nie jest Percivala, tylko jakiś ziomeczek napisał. Ziomeczek. Jedziemy! Dobra, schowaj. Jedziemy! Jedziemy! O, na chwilę będzie kubik. To jeszcze dojedziemy do tej zielarki. Dobrze, to jedziemy do zielarki. Aaaa! Jedzi! Czemu źle? A, bo ja miałem sklecić. Dobra. Aziew. No i gdzie mam jechać? No. Nie to mama się buguje trochę. Nie denerwuj się. Trzeba tego patcha zrobić następnym razem. Ale musisz, że... Tak, myślę, że tak. Jezus! Dobra, jedź już powoli, bo normalnie... Co nagle to po diable widać. O, już jesteśmy. No tu sobie zatrzymamy grę i będziemy w następnym odcinku gadać z zielarką. W następnym odcinku będziemy gadać z zielarką. No i to chyba było tyle. To jest czwarty odcinek, który nagrywam z rzędu i gra jest naprawdę wciągająca. Strasznie. No nie wiem, czy dzisiaj skończymy. Tak więc subskrybujcie, jak będziecie polecać znajomych, żeby podobał się ten film serii Wiedźmy 3, zobacz poprzednie albo następne, które stworzymy. A ja się z wami żegnam, Laska Gaming i oczywiście Ardat, która pobie. No, cześć.